jestem zły. Czasem w takich wyprawach wystarczy się tylko zatrzymać gdzieś przy drodze i znaleźć jakieś egzotyczne miejsce. My jesteśmy właśnie w drodze na Nisi Beach, czyli jedną z najładniejszych plaż tutaj na Cyprze. Ale w międzyczasie chciałem wam pokazać coś bardzo fajnego, czyli tak zwany fantastyczny Instaspot. Zobaczcie, jaki ładny kolor drewna, połączenie jakby tutaj z tym błękitem i turkusem za nami. I jesteśmy na podobno jednej z najpiękniejszych plaż tutaj na Cyprze. I jest dokładnie tak, jak się spodziewałem. Spójrzcie na to. Pełno ludzi, łebki wszędzie, nie ma się gdzie położyć. Parasole. No, absolutnie nie jest to plaża, na której chciałbym spędzać czas. I myślę, że... Hej! Myślę, że będę musiał się stąd ewakuować jak najszybciej. Niestety tak to jest z tymi pięknymi miejscami. Rzeczywiście woda jest tu turkusowa. Przepiękna. Jak przygrzało mnie słońce i przyszedłem tutaj na plaż, na której jest pełno ludzi, przepchnęły mnie z dwie osoby, pchając się z tymi swoimi, wiecie, dmuchanymi zabawkami na plaży, poczułem po prostu taką mega złość i frustrację. A wystarczyło tylko, że wskoczyłem do wody, wykąpałem się i już jestem pełen energii i entuzjazmu. I nie dajcie się zwieść też, wiecie, fajnym obrazkom, tym szczególnie z Instagrama, w których jestem non-stop uśmiechnięty. Oczywiście, że ja jestem 80% czasu szczęśliwy i uśmiechnięty, ale są też momenty, w których po prostu jestem zły, no. Zaczynamy kolejny dzień, ale oczywiście, żeby to był dany dzień, to muszę zacząć go od małego treningu. A tu generalnie dobrze jest się trochę poruszać, to nieważne jak wyglądacie, okazuje się, że robię niepełne pompki, ale takie filmowanie się to jest dobry sposób na sprawdzenie tego, czy poprawnie wykonujemy ćwiczenia. No to ruszamy. Kolejny dzień wypraw. Czeka na nas już bryka, którą przemierzyliśmy Cypr. Są tutaj pewne ślady użytkowania. Po wczorajszej wyprawie, słuchajcie, na wodospady. A to naprawdę wygląda, jakby miało pójść na złom. Ale to nie tak, że je zniszczyliśmy, po prostu jest brudne. Wystarczy tylko oczyścić i... Mariela Hotel Apartments. To jest miejsce, w którym dzisiaj spaliśmy. Nie mogłem znaleźć kluczyka. To taka złośliwa rzeczy martwych, że chodziłem, szukałem i nie ma. Thank you very much. Bye bye. Cheers. Było skromnie dosyć w naszym mieszkaniu, ale fajnie. Ja lubię, jak tanio się mieszka, a potem wydaje się pieniądze na inne rzeczy. Jesteśmy w miejscowości Lazzi. Przyjechaliśmy na śniadanie. Powiem wam, że Cypr to takie ciekawe miejsce, bo jest to połączenie Greków, którzy jeżdżą po lewej stronie. Przez to, że Cypr był pod panowaniem chyba wszystkich, tak jak czytam sobie historię. Fajna mieszanka kulturowa, są ludzie z tego świata, jest dużo też Rosjan, którzy, jak wiecie, tutaj po prostu unikali podatków, dlatego też bardzo wielu ich tutaj mieszka. To są takie mieszanki właśnie Cypryjczyków razem z Rosjanami. Tak, jestem tutaj w pracy, robię taki fajny projekcik dla międzynarodowej wyszukiwarki. Oni chcieli, żebym przyjechał sobie na 4 dni na Cypr. Powiem wam, że zaskakujące jest to życie. Szczególnie bycie influencerem. Nigdy się nie spodziewałem, że będę w takim miejscu w życiu, bo do tej pory jak organizowałem wyjazd, no to naprawdę wymagało to dużej ilości pracy z mojej strony, czyli zorganizowania ludzi, przede wszystkim sprzedania tego, zorganizowania miejsca, problemów technicznych, problemów na przykład z brakiem miejsc, z tym, że ktoś czegoś nie chce, że ktoś tam coś tam, że ktoś chce w jednym pokoju być, ktoś chce być w dwóch, każdy chce mieć zajęcia, a tutaj przyjechałem i moim zajęciem jest robienie zdjęć. A ja nawet nie jestem fotografem. Już jestem właściwie, pasjonuję się tym bardzo, ale nigdy nie robiłem tego zawodowo. Uważam, że każdy może zacząć obrabiać zdjęcia, bo możecie robić zdjęcia telefonem. Potem najważniejsze jest obróbka, kadry i jak dobrze wam będzie szło, to przerzucajcie się na aparat i do dzieła. Uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam wymyślać kadry, uwielbiam to obrabiać, uwielbiam to montować. I nagle się okazało, że teraz to zamienia się w moją pracę, więc każdy dzień z wami to jest dla mnie nauka czegoś nowego. I uczę się kręcić, uczę się mówić do ciebie. W życiu chyba najfajniejsze jest to, jeżeli znajdziecie coś,
co kochacie. Ja kocham kitesurfing, teraz ten kitesurfing zmienił się trochę we vlogowanie i Instagrama, ale kocham też robić zdjęcia, więc mogę wam pokazać część swojego życia. Naprawdę to jest duże szczęście, natomiast żeby dojść do tego miejsca, to nie było tak, że ja po prostu się tutaj znalazłem. Naprawdę włożyłem w to gigantyczną ilość pracy i jeżeli ktoś wam powie, że jest coś takiego jak droga na skróty, to że od razu możecie wiedzieć, że to jest bujda. Słuchajcie, kombinujcie, próbujcie. Często trzeba zagryźć trochę swoją dumę, no, porobić rzeczy, których nie chcecie robić. A na koniec tej podróży znajdziecie cel, który będzie was, mam nadzieję, cieszył. To już koniec dzisiejszego odcinka, także chciałbym, żebyście oczywiście zasubskrybowali kanał, dali jakieś lajeczki, napisali, co wam się podobało w tym odcinku i oczywiście do zobaczenia za tydzień. Hej!